drugi. Opierasz dłonie. Unosisz nogi. I później... I biegasz. I biegasz. To palce dłoni do przodu. I teraz ściskasz łydką i udem ramię, ale musisz postawić nadgarstki. No i teraz ściskasz i podnosisz nogi. O, świetnie! Tak! Zastanawiałam się tak naprawdę nad wspólnym mianownikiem dla jogi i dla buto. I myślę, że zarówno jedno i drugie oznacza dla mnie pracę skierowaną bardzo do wewnątrz, poszukiwanie wewnątrz siebie. Przyjechali ludzie bardzo mocno uzdolnieni artystycznie, wszechstronni muzycy, tancerze, ludzie śpiewający, rysujący, malujący, jednym słowem artyści. Tutaj czułam, że jakby bardzo mocno działa energia grupy. Bardzo mało stawiałam na taki rygor. Co, i to na brzuch? No, no takie brzuszki robię. Warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Lewiocha. Joga, którą prowadziłam, była w stodole. Jest tutaj jak w raju. I nawet jedna osoba tak pięknie powiedziała, że to miejsce i też ludzie, którzy tu mieszkają, gospodarze dudzińscy, to wszystko oferuje terapię wolnością. Opierał się na eksperymencie połączenia dwóch rzeczywistości medytacyjnych. Są to początki, które rozwiną się w nasze małe imperium sztuki. Nowymi przedmiotami będą na przykład kompozycja, świadomość artystyczna, rozwijanie indywidualności twórczej. Nie zamierzałem uczyć ich puz, buto. Nie, ja chciałem pobudzić ich wnętrze do zajrzenia w siebie, we własne ciało buto i spotkałem się po prostu z bardzo zdolną młodzieżą. Bardzo, bardzo nas prowadzących podnosi. Tak, z tymi zaplecionymi nogami. Nóżkami, no. To jest ten konglomerat. Tak. Yin, yang, przepływ, tao, przepływ. Przyjeżdżając tutaj spotkałem się z oryginalnymi, ciekawymi ludźmi w bardzo fajnym miejscu. Miejsce, które mi się podoba, które niesie fajną energię. Jest tu dużo w takim dobrym znaczeniu nieładu i artystycznego burdelu, który może być często inspirujący. Kiedyś byłam różą dla twojego serca. Kiedyś byłam różą twoją,
Czerwień jest ten dzień, gdy się przyglądasz mi. To, co dostałam, zupełnie przerosło moje oczekiwania, gdyż dostałam 100% duchowości i jakiejś takiej wewnętrznej wolności, która jest praktycznie w każdym źdźble trawy tutaj na tej wspaniałej rezydencji państwa Dudzińskich. Raz, jestem. Brzoza. A pani odpowiada, czerwona jarzębina, facet zdębiał. Nie ma czegoś takiego, że wychodzimy całkiem z procesu, są improwizacje. Tak, dzień zaczyna się o 7.30 powitaniem słońca, potem jest chwila przerwy, o 9.00 zaczynamy warsztaty jogi. Trzygodzinna sesja. 12.00, więc jest niezły wycisk, no a potem od 16.00 już butowcy, że tak powiem, mają ostry trening wyobraźni. Ostry trening wyobraźni, kreowanie ruchu przez... Wchodzenie w pewien trans, stawanie się miejscem, wydarza się coś niezwykłego, a później pozostaje to między nami w naszych relacjach. Wieczorami tworzą się improwizacje muzyczne i strasznie mnie to cieszy, że taki zestaw ludzi, prawda? To jest tak wyjątkowe. To wyjątkowa sytuacja. No ale przyjechaliśmy tutaj zupełnie na świeżo i okazuje się, że po prostu poznajemy ludzi, którzy podobnie myślą, podobnie gdzieś tam odczuwają przestrzeń, naturę. Swoje ciało i gdzieś tam poszukują, co jest jakby sensem chyba w ogóle istnienia, bycia. A tutaj to wszystko się jakoś tak... Tętni. Tak. To jest miejsce, które wyzwala energię nową, świeżą. Powoduje, że każdy gdzieś tam odnajduje jakieś pokłady, tak, improwizacji. Przyjeżdżałem na warsztaty właściwie ze względu na Pawła Dudzińskiego. Na dobrą sprawę nie za bardzo mnie nawet interesowało, czy to są warsztaty Buto, czy Suruto. Dla mnie to był ruch po prostu i przede wszystkim praca z wielkim artystą.